No wreszcie mam chwilę dla siebie, bo już wszystko skończyliśmy, już nie ma pracy, a jutro wracamy do domu. Więc przyjechałam tutaj do tego resortu, który jest 5 minut oddalony od naszego, żeby pooglądać sobie samoloty. Więc jestem w resorcie Sandals Montego Bay, tym oryginalnym, który powstał w 81 roku. Jakie chmury są i chyba zaprzestali lotów, bo od 15 minut żaden samolot nie przyleciał. Ja sobie tu wsiadłam na tą siatkę i kolejnego dryneczka, ale chyba to już ostatni, bo powiem wam, że w tym upale no lepiej nie upić się. JetBlue. Także wznowili loty. Wiecie co, kiedyś tu była willa prezydencka i kiedyś byłam w niej z moim ex-mężem. To było w 98 roku, ale teraz zburzyli i wybudowali nowe budynki. Tu jeszcze jest construction, znaczy roboty trwają, jak widzicie. Trochę głośno tutaj jest. Pracownicy mają ból. Cudne, wczoraj tutaj byliśmy na tour hotelu. Teraz wracam. Chcę jeszcze jechać na tą prywatną wyspę, ale zobaczcie, jaka pogoda. Ale i tak pojadę. Także mam mój autobusik, bo tu są takie autobusy pomiędzy tymi hotelami, można używać, także mam za 5 minut. Mam nadzieję, że zdążę, bo ten resort, wiecie, jest taki długi bardzo, także dużo chodzenia, a następny autobusik jest za godzinę, także lepiej jest, gdybym zdążyła. Jeszcze nie jestem w lobby. Let's hope, że zdążę. No i kochani, zaczęło padać. Wracam na wyspę. Jest 2:30. Wróciłam z Sandals Montego Bay. Nie było za dużo lotów, ponieważ no, przyszły chmury. I była taka mała burza, więc jeszcze mam trochę czasu, żeby posiedzieć sobie na tej tutaj oto wyspie. Okej, wróciłam na wyspę i zrobiło się bardzo słonecznie. Tak to jest w porze deszczowej na Karaibach, więc się nie przejmujcie, jak ktoś wam powie, o, deszczowa pora, bo po krótkim deszczu zawsze później świeci słońce. Zajmę sobie tutaj tą leżankę z widokiem na nasze przepiękne domki i idę po drinka. Więc wyspa nie wygląda dużo inaczej niż kiedy tu byłam 25 lat temu. Wow, it's crazy. Diana. Zobaczcie. Ulubione piosenki. Pop Goes the Weasel. You are my sunshine. Ulubione zdania. I love you.
ulubione jedzenie czy pożywienie? Palce. You are my sunshine, my only sunshine. Nie mogę gwizdać. Dajanka. What do you think? I love you. I love you. I love you, Diana. Hello. Hi. Diana. Ale masz tutaj zabawek. Jaka duża klatka. Super. Chcesz paluszka? Chcesz paluszka, Diana? Nie chcę. Chcesz paluszka? Chcesz? Okej, idziemy oglądać wyspę. Te materace kiedyś to był taki hit, że chciało się po prostu tylko do Sandals przyjeżdżać, żeby dostać taki materac. Teraz widzę, już nie są aż tak popularne. Więc to, o czym mówiłam, działo się tutaj dokładnie, w tym miejscu. My siedzieliśmy tam, także mieliśmy pełen show. Tutaj też znajduje się ich tajska restauracja, która jest otwarta tylko na kolację. My nie mamy czasu, żeby do niej iść, ale jedzenie było bardzo dobre, z tego co pamiętam. Kiedyś, dawno, teraz nie wiem. Pododawali trochę rzeczy. Fajne są te fotele na biegunach. Są takie obszary podmokłe, jak na Florydzie, tam gdzie są aligatory, takie mangroves. Tam gdzie zbudowali te domki na wodzie, tam była piękna plaża i można było w takiej płytkiej wodzie, jak ja lubię, pływać z rurką, ale już niestety nie ma. Jerk chicken, yep, with mild and hellfire sauce served, okay, with Irish potato. Thank you very much. Please enjoy. Już jest trzecia, ja nic nie jadłam od śniadania. Na śniadanie tylko zjadłam dwa jajka Benedict z łososiem. O, i mój sos się wylał. It's okay. Bardzo dobry był lunch. Pyszna jerk chicken. A teraz zamówiłam sobie napój, znaczy drinka, który nazywa się Brudny Banan. Żeby komuś się jakoś tak dziwnie to nie kojarzyło, ale tak się nazywa ten drink. Ja go lubię. Aha. Te ptaszki nazywają się sandpipers. Można je spotkać w wielu miejscach, gdzie jest ciepło. Są bardzo popularne też na Florydzie. Anna, what are you doing here? This is a clothing optional beach, so take it off. Take it all off. Go and get that drink. What is it called again? Dirty banana. Kiedyś to było tutaj w zasadzie topless tylko.
Ja też tutaj chodziłam topless 25 lat temu, a teraz widzę, że tu jest dosyć wiele ludzi zupełnie gołych, czyli prawdziwa plaża nudystów. Widzę, że tu są przepiękne rybki. I mamy też ptaszki łowiące rybki. Tyle tutaj tylko zostało z tej plaży. Większość tej plaży została wykorzystana na te właśnie domki na wodzie. Trochę szkoda. Naprawdę była cudna ta plaża tutaj. Wracam do głównego resortu, hotelu. To już ostatnie tutaj popołudnie. Jeszcze mamy może z 2,5 godziny słońca. I jeszcze raz te domki na wodzie. W sumie jest ich 17, 5 większych i 12 mniejszych. Ten, który dzisiaj oglądaliśmy, to był ten większy. Ostatni zachód słońca. Zobaczcie, jak pięknie. Słońce tutaj bardzo szybko zachodzi. Ok, trzeba szykować się na kolację.
Uważaj, dzióbek. Uważaj tam. No, bo jeżdżą samochody. Zobaczcie, jaki piękny księżyc jest dzisiaj w pełni. Noc przed wyjazdem. No już, moi drodzy, ostatni wieczór niestety i trzeba będzie pożegnać się z Jamajką, przynajmniej na jakiś czas. Powiem wam, że ten pokój jest naprawdę bardzo komfortowy, bardzo dobrze się w nim czułam, łóżko niesamowicie wygodne. Ta wanna jest tak wielka, że spoko dwie osoby się zmieszczą. Ja wczoraj byłam w niej, to musiałam siedzieć w poprzek, bo po prostu się ślizgałam. Tutaj przyjemny szum tych fontan. Na szczęście ci głośni Amerykanie, którzy wcześniej tutaj się wydzierali, wczoraj też poszli już chyba spać. Okropnie głośni byli. Także te wanny na tych balkonach czy na tarasach, bardzo dobry pomysł. No i tak. Ja będę musiała się chyba pakować rano, bo już nie mam siły, jest pierwsza w nocy. A wyjeżdżam stąd o 9:00, samolot mam o 12:00. Mam nadzieję, że będę w domu wieczorem koło 7:00 czy coś w tym rodzaju. Ale powiem wam, że ten prysznic tutaj jest przewspaniały. Bo można puścić sobie wodę i z tego w tym samym czasie. Także no naprawdę jest cudowny. Uwielbiałam go. Chyba jeszcze dokończę winko, bo szkoda, żeby się zmarnowało. Bardzo dobre winko, Robert Mondavi. Usiądę sobie jeszcze na chwilę na tarasie. Kawę zabiorę do domu, bo ta kawa ich Blue Mountain, to jest w sumie Blue Mountain Blend, czyli zblendowana z jakimiś innymi kawami, ale ona jest bardzo dobra. Jeszcze raz wasze zdrówko, dzięki, że oglądaliście te wszystkie vlogi i że wam się podobały, mam nadzieję. Więc jeśli ktoś chciałby przyjechać do Sandals, to proszę, dajcie mi znać, chętnie wam pomogę w wybraniu odpowiedniego resortu dla siebie i też odpowiedniego pokoju, ponieważ każdy hotel Sandals jest unikalny. Nie ma dwóch takich samych, to nie są hotele cookie cutter i jest bardzo, bardzo dużo różnych kategorii pokoi czy apartamentów w wielu, wielu różnych budynkach. A ja to robię już tyle, tyle lat i naprawdę jestem specjalistką od tej sieci hoteli. Więc zachęcam do mojego serwisu. Ok. Trzymajcie się. Na razie. Do następnego. Uziaki, pa.